Cześć, witam. Gadka w plenerze. Nagrywam obiecany odcinek dotyczący krótkiej opowieści o antychryście Włodzimierza Sołowiowa. Długo się zbierałem. Oczywiście jak się ustawiłem z kamerą, to facet odkurza samochód, więc będzie nam towarzyszył odgłos odkurzacza. Zawsze coś. W każdym razie, Sołowiow, tak jak mówiłem, miał swój okres optymistyczny w swojej twórczości. Wyobrażał sobie pewną formę teokratycznego państwa na ziemi, współpracującego z Kościołem pod zwierzchnictwem papieża. Tak jak wspominałem, był zwolennikiem zjednoczenia Kościoła Wschodniego z zachodnim, prawosławia z katolicyzmem, przez co był nierozumiany w Rosji, pod władzą papieża i pod polityczną władzą carów rosyjskich. Oczywiście jest to utopia, więc pod koniec życia okazało się jednak, że to się nie sprawdzi, nie ziści i przeszedł do bardziej pesymistycznego oglądu rzeczywistości. I efektem tego właśnie było wydanie tak zwanych trzech rozmów, w której właśnie jedną z tych części jest krótka opowieść o antychryście. Odczytał to w święta wielkanocne, zdaje się, w Wielkim Poście w 1900 roku. W 1900 roku już umarł, więc tuż przed śmiercią. Nie spotkało się to ze zrozumieniem w Rosji, więc zimno trochę. Więc przeszło bez echa. I tak, sama okładka jest ciekawa. Ja tutaj zaraz wam zaprezentuję, ale wygląda to tak. To jest kawałeczek. To są freski włoskiego malarza Luki Signorelli, tak? Signorelli. 15-16 wieczny malarz. Bardzo ciekawa symbolika. Antychryst jako podobny do Chrystusa. Szatan szepcze mu do ucha. Ręka Chrystusa jest niby przedłużeniem ręki szatana. Z tyłu świątynia. Po lewej, zdaje się, czy po prawej, sprawdzę później w internecie, męczennicy. Po lewej stronie stoi Signorelli, zdaje się, z Fra Angelico. Z tyłu świątynia. Czarne postacie to żołnierze antychrysta. Niebiosa otwarte. Antychryst stoi na podejście. Nagi mężczyzna, zdaje się, jest na tym podejście. Symbol pychy szatana. Jakieś dary mu składają. Z boku stoją też zakonnicy czy mnisi i debatują nad pismami, czy jest to Chrystus, czy antychryst. Bardzo fajny fresk. W każdym razie postać antychrysta po tych 100 latach wróciła do obiegu z racji tego, że kardynał Biffi w 2007 roku podczas rekolekcji watykańskich dla Benedykta XVI powołał się właśnie na te trzy rozmowy, widząc prawdopodobnie to, co się dzieje wokół, prawda, po tych 107 latach. Więc w prasie tam, z tego co we wstępie pisze tutaj ktoś tam, już nie pamiętam, ksiądz Skrzypczak, zdaje się, zawrzało śmiechy chichy, że jak można mówić w XXI wieku o antychryście. W każdym razie przechodzimy już do Sołowiowa. Sołowiow stara się przewidzieć przyszłość. Gdzie jest moja kawa? Mówi, że Europa zostanie najechana przez zjednoczone wojska azjatyckie. Chińczycy, Japończycy zmówią się przeciwko Europie. Europa będzie podzielona, osłabiona i zapanuje panmongolizm. Chińczycy, jak to Chińczycy, przywołuje tutaj sztukę wojny, bardzo znany traktat chiński o prowadzeniu wojny. Tam jest też taki fajny właśnie moment, że Chińczycy skłócają państwa europejskie. Jak to w historii wielokrotnie bywało, państwa europejskie nie idą ławą, tylko dają się rozgrywać, więc zapanowuje panmongolizm. Jarzmo panmongolizmu trwa około 50 lat, później następuje jakieś tam kontrrewolucja, wyzwolenie, zjednoczenie Europy, powstają zjednoczone Stany Europy. Sołowiow taki miał pomysł, czyż nie przewidział Unii Europejskiej. W każdym razie następuje rozwój nauki, ale jednocześnie prymitywny XIX-wieczny materializm, mechanicyzm, jeszcze wcześniejszy, można by powiedzieć, od Kartezjusza może,
jest tutaj nazwany przez Sołowiowa fazą niemowlęctwa filozoficznego. Także klasyczna wiara, wiara w Boga, Stwórcę, opatrzność już jest nie do przyjęcia, więc pozostaje pewna pustka. Tą pustkę wypełnia nadczłowiek. 30-latek, myśliciel, pisarz, działacz społeczny, spirytualista, uduchowiony. Wierzy w Boga, ale stawia siebie wyżej. Geniusz, uroda i szlachetność. Wstrzemięźliwość, bezinteresowność, dobroczynność, asceza, filantropia. Takie cechy charakteryzują owego nadczłowieka, który pojawia się w tej duchowej, można by powiedzieć, pustce po odzyskaniu niepodległości w Europie. Uważa Chrystusa jako pewnego poprzednika, który go zapowiadał. Chrystus zapowiadał swoje przyjście. Ten człowiek uważa się za wypełnienie słów Chrystusa. Prawdziwy, ostateczny zbawca. Sumiennie przez to przejdę, bo jest wiele ciekawych wątków. I samolubnie stawia się przed Chrystusem. To, co sądzi o Chrystusie, jest bardzo ciekawe. Jego życie wewnętrzne i przemyślenia. Myśli sobie. Chrystus, głosząc i świadcząc swym życiem dobro moralne, był naprawiaczem ludzkości. Ja zaś jestem powołany, aby być dobroczyńcą tej częściowo już naprawionej, a częściowo nienaprawionej jeszcze ludzkości. Dam wszystkim ludziom to, czego im trzeba. Chrystus swym moralizmem podzielił ludzi na dobrych i złych. Ja zaś zjednoczę ich dobroczynnością, której w jednakowym stopniu potrzebują jedni i drudzy. Będę prawdziwym przedstawicielem Boga, który każe swemu słońcu świecić nad dobrymi i złymi, a deszczowi padać na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Chrystus przyniósł miecz, ja zaś przyniosę pokój. On groził ziemi straszliwym sądem ostatecznym, a przecież ostatecznym sędzią będę ja. Natomiast mój sąd nie będzie tylko sądem prawdy, lecz także sądem miłosierdzia. Sprawiedliwość również będzie w moim sądzie, lecz nie sprawiedliwość wynagradzająca, lecz sprawiedliwość rozdzielająca. Wszystkich rozróżnię i każdemu dam to, czego potrzebuje. Tak, czyli uważa się ten człowiek za kogoś, kto w lepszy sposób da coś ludzkości, rozwiąże problemy ludzkości, w lepszy sposób wypełni zbawczą misję niż Chrystus. Ale antychryst ma też wątpliwości. A jeśli, a może to nie ja, lecz ten Galilejczyk, może nie jest on moim zwiastunem, lecz prawdziwie pierwszym i ostatnim. W takim razie jednak powinien żyć. Gdzież więc on jest? A jeśli przyjdzie do mnie teraz, tutaj, co mu powiem? Przecież będę musiał mu się pokłonić jako ostatni głupi chrześcijanin, jak jakiś ruski chłop i bezsensownie bełkotać. Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną grzesznym. A może jak polska baba, położyć się krzyżem. Ja, światły geniusz nad człowiek, nie, nigdy. I nagle w miejsce poprzedniego rozumnego i chłodnego szacunku do Boga i Chrystusa rodzi się i wzrasta w jego sercu jakieś przerażenie, a później paląca i ogarniająca całą jego istotę, dławiąca zawiść. Zawiść, zazdrość, jeden z grzechów głównych, chyba umieszczony na drugim miejscu w kolejności, więc to jest ważne. Oraz wściekła, zapierająca oddech nienawiść. To ja, nie on. Jego nie ma wśród żywych i nigdy nie będzie. On nie zmartwychwstał. Wracam do mojego filmiku Bóg umarł, Jezus nie Chrystus. Dwóch filmów. Nie zmartwychwstał. Zgnił, rozpadł się w grobie. Jak ostatnia i z pianą na ustach, w konwulsyjnych podskokach, wybiega z domu i z ogrodu w głuchą, ciemną noc i pędzi skalistą ścieżką. Czyli rodzi się w nim taka już burza po prostu. On desire, wracam też do, że coś człowieka musi napędzać. I w tej ciemności, w tym właśnie wzburzeniu, spotyka dziwną postać. Wściekłość ścichła i zmieniła się w suchą, twardą jak te skały i mroczną jak ta noc rozpacz. Zatrzymał się nad stromą przepaścią i usłyszał daleko w dole niewyraźny szum płynącego po kamieniach potoku. Jego serce dusiła nieznośna tęsknota. Nagle coś się w nim poruszyło. Zawołać go, zapytać co robić. I w ciemności jawi mu się łagodne i smutne oblicze. Czyli przychodzi do niego diabeł. Ja to czytam, ponieważ to jest bardzo plastyczne.
Bardzo mi się to podoba, no i Sołowiow. Warto oddać głos Sołowiowowi. Jest mu mnie żal. Nie, nigdy nie zmartwychwstał. Nie zmartwychwstał i rzucił się z urwiska. Lecz coś sprężystego, niczym słup wodny, zatrzymało go w powietrzu. Poczuł wstrząs, jakby został rażony prądem. Jakaś siła odrzuciła go z powrotem. Na chwilę stracił przytomność, a potem ocknął się, klęcząc, kilka kroków od przepaści. Przed nim rysowała się jakaś postać, promieniująca fosforyzującym mglistym blaskiem. A z niej dwoje niesamowitych oczu przenikało jego duszę ostrym, nieznośnym światłem. Widzi on te przeszywające oczy i słyszy niby wewnątrz siebie, a jednocześnie jakby dochodzący z zewnątrz jakiś dziwny głos. Jest głuchy, wręcz zdławiony, a zarazem wyrazisty, metaliczny i zupełnie bezduszny, jakby wydobywał się z fonografu. Głos ten mówi do niego. Synu mój najmilszy, w tobie mam upodobanie. Dlaczego mnie nie szukałeś? Dlaczego czciłeś tamtego głupca i jego ojca? Ja jestem twoim Bogiem i ojcem. Zaś tamten nędzarz ukrzyżowany jest obcy zarówno mnie, jak i tobie. Nie mam innego syna prócz ciebie. Ty jesteś jedyny, jednorodzony, jesteś mi równy. Miłuję cię i niczego od ciebie nie wymagam. Jesteś piękny, wielki i potężny. Czyń swe dzieło w imię swoje, nie moje. We mnie nie masz zawiści do ciebie. We mnie nie ma zawiści. Ja cię kocham, niczego od ciebie nie żądam. Ten, którego uważałeś za Boga, żądał od swego syna posłuszeństwa. I to posłuszeństwa bez granic. Aż do śmierci krzyżowej. Nie pomógł mu krzyż. Nie pomógł mu na krzyżu, przepraszam. Ja zaś niczego od ciebie nie żądam. I zawsze ci pomogę. Dla samego ciebie, dla twojej własnej godności i wyższości. Oraz dla mojej czystej i bezinteresownej miłości do ciebie. Pomogę ci. Przyjmij ducha mego. Tak jak dawniej duch mój zrodził cię w pięknie, tak teraz rodzi cię w mocy. Czyli swoiste namaszczenie przez szatana, co znamienne, Chrystus przyszedł pełnić wolę Boga, wypełnić swoją misję. Tutaj szatan mówi Antychrystowi, czyń swoją wolę, jesteś piękny, dobry, niczego od ciebie nie wymagam. I tak samo będzie względem ludzi. Później już uprzedzam fakty. Antychryst nie będzie od ludzi wymagał niczego, prawda? Będzie rozgrzeszał, zrówna dobro ze złem. Nie ma dobra i zła. Koniec cytatu. I zostaje namaszczony i dostaje te boskie talenty. I pisze rozprawę. Otwarta droga do powszechnego pokoju i powszechnego dobrobytu. Brave New World. Tłumaczone jest to na wiele języków. Genialne dzieło proponujące rozwiązanie wszelkich problemów ekonomicznych, problemu głodu, problemu pokoju na ziemi. Więc telefon znowu był. Więc wydaje to dzieło, wszyscy są urzeczeni, wszyscy oczekują od niego realizacji tych postulatów zawartych w tej rozprawie. Niektórzy pobożni pytają, dlaczego ani razu nie pada w tym dziele Chrystus, tak? Dlaczego nie wspomina się o Chrystusie? Inni mówią, że wystarczy, że jest duch chrześcijański, dobroczynność, idea dobroczynności i miłości. Czyli dobroczynność bez miłości, powszechny pokój bez Chrystusa. Zjednoczona Europa, kierowana przez, uwaga, słuchajcie, przez Bractwo Franko-Masonów. Jednoosobowa władza wykonawcza, czyli władza tego urzekającego 30-latka, z nieograniczoną swobodą działania. Jest jeden kandydat, oczywiście, tak zwany człowiek przyszłości. Zostaje naczelnikiem wojsk, prezydentem, dożywotnim prezydentem Zjednoczonej Europy. Zostaje określony rzymskim imperatorem, czyli nawiązanie do przeszłości. Obiecuje wieczny pokój i dobrobyt. Manifest wychodzi do ludzi i wygłasza takie oto słowa. Gdzie to jest? Już patrzymy. Narody ziemi spełniły się obietnice. Nastał wieczny, powszechny pokój. Każda próba jego naruszenia spotka się od razu ze skutecznym oporem. Odtąd bowiem istnieje na ziemi jedna centralna władza, silniejsza od wszystkich innych władz, każdej z osobna i razem wziętych. Ta niczym nieograniczona, wszechpotężna władza należy do mnie, pełnomocnego wybrańca Europy, imperatora wszystkich jej mocarstw. Prawo międzynarodowe posiada w końcu brakującą mu dotychczas sankcję. I
Odtąd żadne państwo nie ośmieli się powiedzieć wojna. Kiedy ja mówię pokój, narody ziemi, pokój wam. W drugim roku panowania rzymski imperator wszechświatowy wydaje nowy manifest, w którym zapewnia: narody ziemi, obiecałem wam pokój i dałem go wam. Pokój jest piękny jedynie poprzez dobrobyt. Komu w czasie pokoju grozi widmo nędzy, temu nawet pokój nie daje radości. Przyjdźcie do mnie teraz wszyscy głodni i zziębnięci, bym was nasycił i ogrzał. Parafraza słów Chrystusa: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a ja was pocieszę. Więc co? Obietnica nowego, wspaniałego świata. Pokój i dobrobyt. Tak. Później przyłącza się do tego całego organizmu Ameryka, Australia. Są tam jakieś ruchy oporu, ale są wygaszane. W Azji i Afryce podbija się resztki niepokornych. W ciągu roku powstaje światowa monarchia w dosłownym znaczeniu, czyli światowy rząd z imperatorem na szczycie. Drugi rok, już mówiłem, następują reformy światowych finansów. Bardzo ważna sprawa. I tutaj uważajcie. Każdy zaczął otrzymywać wynagrodzenie według swych uzdolnień, a każdy zdolny według swych trudów i zasług. Tutaj też jest tak, z tego co pamiętam, nie wiem czy teraz to znajdę, ale jest coś takiego, że dostają też ludzie pieniądze po prostu, czyli taka figura gwarantowanego dochodu, który teraz się, jak to się nazywa, gwarantowany dochód osobisty, czy coś takiego. Tak? Równość, powszechna sytość. Następnie. Wspaniale. I co dalej? Pełen współczucia dobroczyńca. Przyjaciel ludzi, zwierząt. Nadczłowiek. Jest, uwaga, wegetarianinem. Tutaj taki mały wtrend. Ostatnio jeżdżą miejskie autobusy tutaj po miastach. Nieprywatne, miejskie, z takimi reklamami społecznymi. Jest tam mała krówka, duża krówka, mała owieczka, duża owieczka. Że czas już skończyć z produktami odzwierzęcymi, ponieważ odpowiedzialne są one za 37,7% emisji gazów oraz odbierają dzieciom malutkim, tym owieczkom, krówkom, mamy. Nadczłowiek, antychryst, jest wegetarianinem. I co? Surowy zakaz wiwisekcji. Surowy nadzór nad ubojniami. Poparcie dla towarzystw opieki nad zwierzętami, czyli widzimy, jak powoli walka z mięsem. Kraj rolniczy, kraj farmerski, jeden z najlepszych produktów mlecznych, mięsnych, a zaczynają promować takie coś. Więc patrzmy, co się dzieje wokół. Prawo równości, powszechnej sytości, rozwiązanie problemów społecznych oraz ekonomicznych. A co chce syty człowiek? Syty człowiek chce igrzysk. Więc przybywa figura tajemniczego cudotwórcy z Dalekiego Wschodu. Mówi się o jego boskim pochodzeniu, od Boga Słońca, jakiegoś hinduskiego, i jakiejś rzecznej nimfy. Nazywa się Apoloniusz. Pół Azjata, pół Europejczyk. Zostaje biskupem katolickim. Czyni cuda, przyciąga elektryczność atmosferyczną, zaczyna władać swoją wolą nad zjawiskami atmosferycznymi. Apoloniusz oczywiście składa pokłon imperatorowi jako synowi Bożemu. Czyli jakby ta pycha nad człowieka rośnie. Twierdzi, że w tajemniczych księgach wschodu znalazł o nim przepowiednię, że jest ostatnim zbawcą i sędzią ludzkości. Sytość, pokój, cuda i znaki. Trzeci rok panowania. Antychryst bierze się za problem religii, głównie za chrześcijaństwo. Następuje redukcja chrześcijan, wzrosła jakość chrześcijan, spadła ilość. Papież zostaje wypędzony z Rzymu, osiada po tułaczce długiej w Petersburgu. Może tam sobie siedzieć, ale z zakazem wychodzenia do ludzi i głoszenia Ewangelii. Protestantyzm, kościół anglikański złączył się z kościołem katolickim. Prawosławie utraciło wielu wiernych, też jest nominalnych członków, też jest w rozsypce. I tutaj ciekawy stosunek do imperatora po rewolucjach i wojnach, a tych wcześniejszych, pan mongolizm,
te wszystkie zamieszki i tak dalej, pustka duchowa. Przywódcy duchowi, duchowni, prawosławni, protestanccy, katolicy życzliwie podchodzą do tego antychrysta z sympatią, a niektórzy, czy nawet większość, z zachwytem. Po pojawieniu się Apoloniusza pojawiają się wątpliwości wśród duchownych. Zaczęto czytać uważnie teksty biblijne, książę tego świata i te rzeczy. Imperator zaczyna coś podejrzewać i powołuje Sobór Jerozoliński. Rezyduje już w 4 roku panowania w Jerozolimie, przenosi stolicę do Jerozolimy z Rzymu. W Palestynie żyją głównie Żydzi i buduje obszerną imperatorską świątynię. Następuje integracja wszystkich kultów religijnych, pałace, biblioteki, muzea, pięknie to wszystko wygląda, pomieszczenia dla magicznych obrzędów, bo tam właśnie bardzo ważnym elementem są te cuda. Za czasów panowania Antychrysta głównym tym cudotwórcą jest właśnie Apoloniusz. No, zwołuje sobór, 500 000 pielgrzymów, około 3000 uczestników. Następuje konklawę w drodze na sobór. Na papieża zostaje wybrany Piotr II. Przywódcą prawosławnych jest starzec Jan, protestantyzm, niemiecki teolog profesor Ernst Pauli, czyli Piotr, Jan, Paweł. Inauguracja oczywiście ma charakter świecki. Rozbrzmiewa Marsz Zjednoczonej Ludzkości. Wychodzi imperator i pyta przedstawicieli prawosławia, protestantyzmu i katolicyzmu, co jest dla was najdroższe. Proszę bardzo. Chcę, abyście, chrześcijanie wszystkich wyznań, umiłowani moi poddani i bracia, od początku mego panowania, które Najwyższy pobłogosławił tak cudownymi, wspaniałymi dziełami, ani razu nie miałem powodu do niezadowolenia z was. Zawsze wypełnialiście swą powinność, zgodne z wiarą i sumieniem. To jednak mnie w pełni nie zadowala. Moja szczera miłość do was, ukochani bracia, pragnie wzajemności. Chcę, abyście nie z poczucia obowiązku, lecz kierując się niekłamaną miłością, uznali mnie za waszego prawdziwego przywódcę w każdym dziele podejmowanym dla dobra ludzkości. Umiłowani chrześcijanie, rozumiem, jak trudna jest dla was ta jedna prosta odpowiedź. Chcę wam w tym pomóc, bo zadał pytanie wcześniej. Co najważniejsze jest dla was w chrześcijaństwie? Co jest dla was najdroższe, aby mógł w tę stronę skierować swoje wysiłki? Teraz padną odpowiedzi. Dla katolików, co obiecuje katolikom? Powrót papieża do Rzymu. Jakby całego tego rytu katolickiego, tej hierarchii i tak dalej. Prawosławnym Piotr II nie wstaje, czyli nie idzie na ugodę. Szepcze, bramy piekielne go nie przemogą, czyli coś się w nim budzi w papieżu. Prawosławnym obiecuje przywrócenie tradycji, wybudowanie wielkiego archeologicznego muzeum, przywrócenie ich symboli, śpiewów, modlitw, ikon itd., itd. Starzec Jan nie wstaje, siada koło papieża Piotra. Protestantom obiecuje wielki instytut w Tybindze, zdaje się. Instytut Badania Pisma Świętego. Będą mogli sobie studiować skrypturę. Obiecuje ogólnoświatowy Instytut Wolnych Badań nad Biblią. Profesor Pauli przesiada się do papieża Piotra i starca Jana. Imperator drwi i pyta, co z wami jest? Co jest dla was najdroższe? Wstaje starzec Jan i mówi, Chrystus jako Zbawca i Bóg. I prosi imperatora, aby imperator wyznał swoją wiarę w Chrystusa. I tutaj następuje punkt kulminacyjny, ale o tym już w następnym odcinku, żebyście sobie potrawili to powoli. Ja się nie spieszę, bo warto przytoczyć te wszystkie szczególiki i warto przytoczyć też cytaty Sołowiowa, tak jak mówiłem, to jest bardzo plastyczne, świetnie można to
zaprezentować na deskach teatru, moim zdaniem. Zresztą w drugiej części podeślę wam, pokażę wam, zaproponuję wam pewien materiał, gdzie tam troszeczkę tego takiego teatralnego odgrywania tego tekstu jest, więc tyle na razie. Z tego samego miejsca teraz nagram drugą część, tylko po prostu później ją wrzucę. Na razie.